wodociągi, no a jak już nie będziemy mieli wody, bo przemysłu już nie mamy, rolnictwo to lepiej ściągnąć, powiedzmy, mięso do nas z Niemiec, zatrute, mówię zatrute szkodliwymi związkami. Ja nie mówię, że ktoś nam truje mięso, prawda? Tylko, że niestety, ale my sprowadzamy bardzo złe produkty spożywcze. Więc nasza propozycja jest taka. Należy stopniowo zmieniać źródło wytwarzania energii z węgla brunatnego na inne produkty, które są ogólnie dostępne, które praktycznie kopalnie węgla kamiennego oddadzą nam nawet za dopłatę i będziemy spalali w tych elektrowniach, które są. A co? My nie chcemy zrobić tego z dnia na dzień. My to chcemy robić przez lata. My chcemy zagospodarować kapitał ludzki. Czyli nie zrobimy tak, jak jeden z ministrem, drugi minister zlikwidował nam kopalnię i nie wziął pod uwagę na przykład, co to jest matematyka. Bo on mówił, że zbudujemy Opla, zatrudnimy 2000 ludzi, a zlikwidował 30 kopalń, na których pracowało 5000 ludzi na każdym. I wystarczyło wziąć, policzyć, kto tu kogo oszukuje, a ludzie to kupią. Tak kupią, jak dzisiaj na przykład na Sejmie, prawda? Każdy mieszkaniec tej ziemi jest posłem automatycznie. Nie mamy, powiedzmy, kworum odpowiedniego, bo się nie, jeżeli by zaproponować, że pójdzie w partii, no to partia mu da. No da nam to, co mamy. No i wracając do tego, co mówiłem, że Sejm zainteresował się naszymi polskimi technologiami, to proszę zwrócić uwagę, że merytorycznie, a także wykonawczo, my jesteśmy przygotowani. I co osiągniemy? Przez dostosowanie się do dedykacji celu. No rodziny i społeczeństwo, wiadomo, że ludzie pozwalniali skopać węgla brunatnego, bo będziemy mniej eksploatowali. Oni znajdą zatrudnienie przy tych zbiornikach wodnych, gdzie będzie prowadzona gospodarka rolnicza, czyli hodowla ryb. Przecież tu trzeba tworzyć zakłady, przetwórstwa tych ryb i tak dalej, i tak dalej. Czyli rodziny i społeczeństwo żyją lepiej niż żyły do tej pory, prawda? Ośrodki specjalne to na razie pominę, jeżeli chodzi o kapitał ludzki. No, przecież tutaj trzeba nowe kadry, trzeba wykształcić ludzi poprzez naukowców i uczelni. Trzeba wykształcić firmy transportowe, firmy, które powodują tworzenie nowego, powiedzmy, charakteru gospodarczego. Trzeba także po prostu zwrócić uwagę, że wszystko to może mieć zastosowanie w przemyśle, w rolnictwie, w przemyśle nawet okrętowym. No i pozostaje nam jeszcze trzeci sektor, który my proponujemy. Wszyscy mówią o zmianie podatku, o obniżeniu podatku. A dlaczego nie tworzyć organizacji pozarządowych, czyli fundacji, stowarzyszeń, które jeżeli będą działały zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi i przeznaczały zarobione środki na działalność swoją, to nie muszą płacić podatku. My nie potrzebujemy nowych ustaw, my nie potrzebujemy nowych uchwał. My chcemy wszystko dostosować się do obowiązującego prawa. Więc nie będę przeciągał już więcej, chyba że są pytania, ale myślę, że jeżeli my w ten sposób, nie jak skomplikowany na obcych technologiach, na to, co piszą nam tutaj technolodzy, używając obcojęzycznych nas, nawet niektórzy po przeczytaniu jednej strony nie czytają w ogóle, bo nie mają, nie
nie mają pojęcia o świecie, że tam są tak proste rzeczy, i które wypływają niejako od nas, z Polski. Weźmy w RPA tworzone paliwa z węgla. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o czołgi typu Tygrys i Pantera, no to najlepsze paliwo mieli z węgla brunatnego, paliwo płynne. No więc my nie chcemy się wzorować na nazistach, tylko chcemy się na własnych technologiach opierać. Dziękuję bardzo.